Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, pan Szachuś. Moi drodzy widzowie: Magnus Carsen kontra Maxim Wasiela Graf. Panowie niezwykle silni. Karsena nie trzeba przedstawiać. Z kolei Francuz jest również zawodnikiem ścisłej, ze ścisłej czołówki światowej. Bardzo niebezpieczny zawodnik grający w blica. Panowie grają w turnieju Speed Chess Championship Online. Niezwykle interesująca partia, gdyż jej przebieg był niezbyt długi. Może przejdźmy od razu do rzeczy i zaczynamy. Moi drodzy, Magnus Karsen rozpoczął ruchem D4. Skoczek F6 ze strony Francuza. C4, posunięcie G6. Na pewno nie będzie obrony królew królewsko-indyjskiej, dlatego że Francuz grywa prawie zawsze obronę Greenfelda. Co się dzieje właśnie po tym ruchu d5? Teraz opcji jest kilka. Można od razu zbić pionka, skoczek odbija, na przykład i tutaj planujemy zagrać e4 z silnym centrum. Mogą tu powstawać bardzo fajne warianty, takie klasyczne warianty w obronie Greenfelda. Aczkolwiek tutaj Carlsen zagrał inaczej. Skoczek na f3, co również że tak powiem może przejść do głównych wariantów, gdyż na przykład jak goniec G7 zagra, a tak też poszło, można dalej zbić tutaj i próbować grać E4, ale trzeba się troszkę do tego przygotować, jeżeli chcemy grać białymi obronę Grimfelda, która no nie jest prosta, jest dosyć konkretna. I uwaga, w tym momencie Carson właśnie wybił tego pionka na D5. Tutaj sprawa jest prosta, skoczkiem trzeba odbić. No i teraz tak. Co można zagrać? Co można zagrać? Może ja jeszcze chwilę tylko cofnę, bo tu mnie bardzo ciekawi. Bardzo ciekawym ruchem jest też zagranie teoretyczne z koniec F4 z opcją E3, jeżeli ktoś nie chce wchodzić w jakieś tam super teoretyczne pozycje, jeśli chodzi o zbudowanie tego centrum. Też bardzo ciekawe posunięcie H4 rzadziej spotykane, ale Alfa 0 ma może inne zdanie na ten temat. Tak jak już wspomniałem, poszłobicie, poszłobicie i teraz Magnus Carlsen no, nie zagrał tego ruchu E4. Postanowił zagrać oczywiście inaczej troszeczkę niż główne teorie tutaj nakazują. Hetman A4 jest oczywiście taki ruch też, aczkolwiek ja go nigdy nie grywałem, więc nie zawiada się może o nim wypowiem. Po prostu szach, chodzi pewnie o to, że po skoczku na C6 tak też tutaj poszło. Troszeczkę to inaczej stoi i przede wszystkim skoczek jest związany. No, też nie wypowiem się za bardzo o dobicie, bo specjalistą nie jestem, także proszę mnie wybaczyć. Analizujmy, sobie spokojnie dalej. Zobaczmy, po ruchach może dojdziemy do tego, co tu się może wydarzyć. Jeżeli e, tutaj Carson zagra E4, a tak też następuje, są dwie opcje. Wybicia oczywiście skoczka na C3 i zagrania skoczek B6. Ciekawe, którą opcję byście wybrali dla czarnych. E, no teraz tak, zauważmy, zauważmy, że jeżeli będzie bicie na C3, no to pionek wybija. No i to centrum tu się jakoś trzyma. E, znaczy trzyma się nawet bardzo dobrze, a chodzi też o to, że ten skoczek zasłonił tego pionka, a w głównej mierze tutaj czarnymi się później Dochodzi do takiego ruchu C5, ok, ale zobaczmy jak było w partii. Nastąpił skoczek na B6 i w tym momencie Hetman zagrał na C2. No dobra. Teraz oczywiście trzeba się zastanowić, co by było po wybiciu tutaj pionka, czego Francuz nie uczynił. No, ale sprawdźmy. Jeżeli tutaj skoczek by wybił na D4, no to jest wzięcie zwyczajnie pionka. Nie ma po prostu innej drogi. Skoczkiem tutaj należy wybić od razu. Goniec wybija, no bo jeżeli wybije Hetman. To mamy tutaj skoczka na przykład na B5, i są dwie groźby. Hetman tutaj wisi i jeszcze widełki na C7. Więc lepiej wybić mimo wszystko gońcem. No i nadal gramy sobie skoczkiem na B5. W tym wypadku jest kilka dróg. No, można po prostu zrobić sobie roszadę i olać tego pionka, oddać tego pionka za cenę zrobienia szybszego rozwoju czarnymi. Również można próbować na przykład grać goniec E5, żeby tego pionka obronić. Trzeba się oczywiście też liczyć z takimi posunięciami jak F4. Tutaj teorii również, że tak powiem, nie znam, więc się nie zagłębiam zbyt mocno, ale myślę, że białymi tutaj po takim ruchu goniec H6, białymi jest po prostu spoko, bo na przykład C6 skoczek wraca, no jest ten pionek mniej, ale zauważcie, że Białe tutaj ładnie y, przeszkadzają w robieniu roszady. Jakaś wieża D1. Ja myślę, że Magnus Carlsen bardzo chętnie na takie pozycje idzie, gdy ma inicjatywę. Traci pionę, ale ma dużą inicjatywę. Y, ta pozycja mi się całkiem podoba dla białych, mimo troszeczkę niekorzystnej oceny dla właśnie białych. No, ale cóż, y, tutaj Francuz, y, wielki specjalista, y, też w tym debiucie, więc y, no, nie wybił na D4, nie wiedział, y, z czym to się je. Po prostu za, zrobił roszadę i Carlsen wykorzystuje teraz tu. Szansę i zagrywa po prostu D5, atakując bezpośrednio skoczka. Też trzeba zwrócić uwagę moi drodzy na to, że czarne tutaj um, zrobiły szybszy rozwój figurowy, co jest y, widoczne gołym okiem, y, a białe za to mają te silne centrum. Tylko jeszcze brakuje właśnie tutaj wyprowadzenia gońca, zrobienia roszady, i byłoby myślę, że już całkiem fajnie dla białych. Niestety, zawsze jest coś za coś w szachach y, albo inicjatywa, albo rozwój. Skoczek A5 ze strony Francuza, i w tym momencie. Oj, przepraszam najmocniej, nie skoczek A5, mój błąd. Tu skoczek zagrał na B4, przepraszam najmocniej. Skoczek zagrał na B4 atakując tego Hetmana, no i Hetman na B3. Oczywiście Hetman był atakowany. Hetman idzie i teraz atakuje. Skoczka. Tutaj sprawa oczywista: trzeba zagrać takie posunięcie A5. Ten ruch, no widzimy, że broni skoczka, ale też druga opcja jest taka, że ten Pionek może z przyszłości tutaj próbować grać na A4. I troszeczkę to skrzydło hetmańskie, że tak powiem, ograniczać dla białych. Tutaj A3. No, wyjścia nie ma, a4 nie można wtrącić, bo bicie hetmanem, więc skoczek grzecznie czmycha na a6 i w tym momencie Carlsen zagrywa takie rozwojowe posunięcie, dosyć normalne. na G5, ten ruch mi się bardzo podoba. Wychodzimy gońcem i tak troszkę straszymy tego pionka na e7. Troszkę, hetman musi być, znaczy ten hetman musi być uwiązany do tego pionka na ten moment. No, ale taki ruch po prostu rozwojowy, tutaj wieża przede wszystkim chce prawdopodobnie wejść na d1. Skoczek na c5 ten skoczek tu się będzie czuł, myślę, że dosyć dobrze, atakując Hetmana, widzimy Hetman za bardzo dobrych ruchów nie ma no na B5 ewentualnie jeszcze może ruszyć, ale tu na pewno Francuz miał coś przygotowanego, chociaż na taki ruch Hetman B5 tak troszeczkę do obozu idzie przeciwnika no może jakiś tutaj ruch Hetman D6, chociaż ciężko mi powiedzieć, czy E5 nie wchodzi, no dużo wariantów y, trzeba przejrzeć, żeby tutaj nieźle się, że tak powiem, czuć, ale przejdźmy do praktycznej decyzji, Hetman c 2 ze strony mistrza świata praktycznie i solidnie. Po prostu bronimy piona, schodzimy od ze wszystkich ataków i gramy po prostu dalej. Ale A4. A4 jest właśnie tym ruchem, którym wspominałem wcześniej. Taki ruch właśnie troszeczkę paraliżuje to skrzydło. I zauważcie, że skoczek tutaj ma dobrą placówkę na B3. To wygląda dosyć obiecująco. No cóż, ale moi drodzy, w tej pozycji. Tutaj e, czarne mogły zagrać dosyć zaskakujący ruch, e, całkiem niezły, e, no ale taki dosyć odpowiedzialny, i nigdy do końca dla nas, przynajmniej dla mnie, nie jest to do końca oczywiste, kiedy taki ruch zagrać. O co mi w tym momencie chodzi? Otóż, goniec bije na C3. No właśnie. Bardzo odpowiedzialne posunięcie, gdyż bardzo silny goniec może zbić teraz skoczka. Ten ruch jest teraz całkiem uzasadniony. Już tłumaczę dlaczego. Hetmanem zbić nie można, gdyż skoczek bije na 4. Zdobywamy po prostu czarnymi pionka i widełki na hetmana i na gońca, więc byłoby świetnie. Tutaj trzeba by było odbić po prostu pionkiem, ale jest bardzo ym, dobra, dobra, dobry, kontrat, dobry kontratak następuje ze strony czarnych, mianowicie F5. To jest standardowe posunięcie w obronie Greenfelda. trzeba z takimi się Ruchem często liczyć. No i tutaj myślę, że najmniejszym złem dla białych byłoby po prostu oddanie tego pionka, bo jak bijemy to tutaj goniec stępem fajnie wychodzi, hetman pod ostrzałem, skoczek stoi świetnie kontrolując bardzo ważne pola. Więc myślę, że no przepchać też nie można, bo tutaj leci pionek na d5, więc myślę, że zbić na pewno nie można, ale na przykład c4 no i teraz tak, skoczkiem bić na E4 czy pionkiem bić na E4. Którą opcję byście wybrali, moi drodzy? Yy, no, generalnie chyba większość by zbiła tak na pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że skoczkiem, bo fajnie też atakuje goniec. Owszem, ten ruch jest też niezły, ale bicie pionkiem jest lepsze. Dlaczego jest lepsze? No to jest oczywiste. Zobaczcie, wieża się otwiera i otwiera się goniec, To aż się prosi, żeby zbić pionkiem i jeszcze z tempem atakować. Skoczka, a skoczek na C5 czarnych stoi naprawdę wyśmienicie. I tu na przykład skoczek na D4 mógłby się uplasować, yy, i na przykład goniec F5. Nawet podstawiając się pod skoczka, bez problemu tutaj pionek może odbić lub wieża. No i ta pozycja jest bardzo przyjemna dla czarnych, jest pionek więcej, no tak francuz mógł mniej więcej stanąć, aż dziwne, że tak nie poszło. No cóż, przejdźmy do rzeczy. No tutaj wiadomo narzuca się takie posunięcie a4, chociaż mówię, takie bicie jest wielce odpowiedzialne i ryzykowne czasem, ale jak widać, przechodziło. Uczmy się, uczmy się, moi drodzy. Poszło a4 i teraz wieża zagrała na d1. Goniec zagrał na g4 atakując skoczka, wiążąc no i grzecznie goniec E2. Widzimy, że białe zdążyły wyprowadzić cztery lekkie figury. Na szczęście. Roszada jest blisko. Skoczek na B3. No ten ruch jest też sprytny, dlatego że grozi na przykład wzięcie skoczka tutaj i uplasowienie się. Chyba dobrze to powiedziałem. Czasem używam dziwnych słów. Skoczek na D4 by stał nieźle podparty przez Gońca. Całkiem sympatyczny plan. Niekoniecznie tak od razu trzeba grać, ale plan już jest. To jest najważniejsze. I teraz goniec zagrał na E3. Widzimy, Carlsen może się obawiał tego skoczka na D4 i wrócił po prostu gońcem. Goniec zbił na F3. I teraz uwaga: co zrobić? Wybić gońcem czy wybić pionkiem? Hmm ciekawa zagwostka, ale nie dla mistrza świata i nie dla nas już, bo my się tego nauczymy moi drodzy, bicie pionkiem jest zdecydowanie lepsze mimo, że pionki się tutaj dublują, dlatego, że goniec pilnuje bardzo ważnego pola C4 bo jeżeli byśmy odbili tutaj um, gońcem na F3 to skoczek na C4 wskakuje bardzo niebezpiecznie atakując silnego gońca i tutaj jeszcze są opcje, jakieś kopytka w przyszłości, tego skoczki po prostu stałyby świetnie, jeszcze opcje tam podparcia na B5 byłaby możliwość w niedalekiej przyszłości na pewno takie Plany mogłyby tutaj następować. No dobrze, dlatego mistrz świata zagrał tak lepiej. Po prostu gońce kontrolują te ważne pola. Hetman na D7 ze strony Francuza. No i jak Magnus Carlsen nie byłby sobą, jak nie zagrałby takiego posunięcia, moi drodzy, mianowicie H4. Taki ruch się często narzuca. Tutaj e, Alfa 0 chyba stosuje takie e, zagrania piłkami bandowymi. To jest dosyć agresywne i ciekawe. E, Francuz zagrał E5. Okej, okay, ruch E5. No jest. E, Takim ruchem też standardowym, ale zauważcie, że on zamknął końca. No nie podoba mi się to. Z drugiej strony ja widzę tutaj, jakie są plany. Skoczek chciałby się uplasować po prostu na D4 i by stał już nieźle. Jeżeli skoczek by zagrał D4, po wybiciach pionek wybija i nawet jak tego pionka byśmy stracili, to nic by się wielkiego nie stało, gdyż goniec jest bardziej wydłużony i całkiem dobrze stoi. Znaczy całkiem dobrze by stał, całkiem byłoby to przyjemne ze strony czarnych. No tutaj Carlsen zagrywa ruch pod tytułem skoczek B5. Myślę, że to jest ciekawy i dobry ruch. Zresztą wszystkie ruchy są ciekawe, może nie będę tego używał więcej. No po prostu dobry ruch, tak? Bronimy tutaj na D4, a przy okazji tam na C7 chcemy chlapnąć. No ale cóż, sprawdźmy może inną opcję dla białych. Białe tutaj miałyby też fajną alternatywę, mianowicie bicie w przelocie, co się nieczęsto zdarza w partiach. I tutaj oczywiście jest atak na hetmana, więc hetmanem trzeba na E6 odbić i na przykład teraz skoczek B5, moi drodzy. Różnica jest taka, no wiem, że tutaj goniec się otwiera i powiedzmy, że dla czarnych robi się lepiej, ale różnica jest taka, że nasza wieża również gra a tutaj chcemy zbić na C7 i jeszcze zobaczcie, podważamy mocno skoczka na B6 w tym momencie. Więc roszady białymi mi też nie trzeba robić, można spokojnie uciec królem. Jeszcze co do plusów, plus jest taki, że ten skoczek na D4 już nie ma placówki, pionek mu nie pomaga. OK, tutaj na przykład Hetman C6 mógłby zagrać. Po wymianie Hetmanów, co jest raczej konieczne, są dwie drogi. Albo bijemy pionkę, albo wracamy z koczkiem na C3, co jest lepsze według Was. Mój drodzy, Komputer pokazuje bicie skoczkiem na c7, ok, ale ja wychodzę z założenia, że taki ruch skoczek c6 jest bezpieczniejszy i lepszy, dlatego że tu pionki nam nie padają na b7, na b2, przepraszam, bo jakbyśmy np. zbili na c7, wieża mogłaby zagrać na b8, skoczek a6 to uwierzę za, najłatwiej, przepraszam, zaatakować, no wieża b7. I tu się zawsze pojawia ten problem tego pionka, pasywnie się za bardzo nie chce go bronić, no ciekawe jak dalej to rozgrywać, a taki ruch skoczkiem jest zawsze bezpieczniejszy, te pionki zdublowane, mogło być nawet ich tu 100, nic by nie zdziałały jakby szły w jednym ciągu, że tak powiem, myślę, że białych pozycja jest dosyć sympatyczna przede wszystkim kontrolujemy tutaj dalej tą grę, no cóż, tak nie nastąpiło mianowicie tutaj Magnus Carson zagrał właśnie skoczkiem na B5, no i w tym momencie wieża na A na c8 No i e, h5 Poszedł, poszedł równo tym, tym pionkiem Na h5 Niestety Francuz się troszeczkę tutaj pomylił Ale taki ruch też jest raczej zrozumiały F5 standardowo Standardowo chciał otwierać wieżę Ale zauważmy zabrakło troszeczkę Według mnie konsekwencji Francuzowi gdyż po wieża c8 po takim h5, tu h5 jeszcze nie jest aż takie mocno groźne, no bo bicie, tam matów żadnych nie ma na linii h, to takie przygotowuje, tylko ten, ten, ten ruch troszeczkę przy, przygotowuje do ataków. Na przykład c6 można by było zagrać. C6 byłoby, myślę, że całkiem dobrym ruchem. I na przykład bicie na c6 następuje i hetmanem oczywiście trzeba odbić, bo widzimy, że wieża broni, wieża atakuje, przepraszam, i teraz dużo tych, przepraszam, mylę się często, szybko mówię, wybaczcie, ale mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. I tutaj e, na przykład wieża, no wieżą trzeba zbić, bo jakbyśmy zbili pionkiem, no to zasłania się linia i ta wieża już nie jest aktywna w tym momencie na linii C. I po takim ruchu na przykład H6 straszymy gońca, goniec na F6, no i tutaj królem na F1 można sobie spokojnie zagrać. Powiedzmy po wieży D8, aby spróbować wymienić te wieżę, zobaczcie, że wieża jest przyklejona do skoczka w tym momencie, to też jest atut dla białych w tym, w tym wypadku no trzeba by było wybić tą wieżę na D8 bo jeżeli byśmy zagrali tutaj królem łącząc wieżę ja często też powtarzam, żeby nie oddawać wolnej linii tak łatwo, ale w tym wypadku trzeba było to byłoby to zrobić, bo na przykład po takim ruchu skoczek wskakuje niestety na D4 i robi się całkiem ciasno dla białych więc należałoby wybić tutaj gońcem wybić i zagrać król G2, moi drodzy ta pozycja jest tak około równości, aczkolwiek z lekkim przeważaniem dla białych ze względu na parę gońców no tutaj wieża na C2 za bardzo Chyba zagrać nie może, tak mi się wydaje, bo jakiś goniec d3, tam jakieś podwiski na b6, jakaś wieża d1. Tu jest wszystko jeszcze pod kontrolą, te pionki nie są jeszcze czarne, tak zaawansowane, żeby doszły do przemiany. Ja tak troszeczkę skróty myślowe tutaj rzucam, wybaczcie. No ale przejdźmy dalej, tak nie poszło, tak mogłoby teoretycznie pójść. Nastąpiło f5, no i w tym momencie Carson wybił pionka, wybicie nastąpiło i wybił do końca pionki. Poszła taka sytuacja. No i teraz e, następuje ruch e, bardzo ciekawy i przełomowy, że tak się wyrażę. Można zatrzymać jak najbardziej sobie materiał i spróbować znaleźć tą opcję. Ach, te Ma Magnusa Carsona partie są e, niektóre naprawdę ekscytujące. Nie tylko Magnusa, tutaj Francuz też gra nieźle. E, I uwaga, to jest ruch D6. E, no ciekawe zagranie. E, bardzo standardowe, jak na arcymistrzów, chociaż dla nas też powinno być takie y, zagranie w głowie, y, że tak powiem, przemyślane czasem, ależ ja się dzisiaj wysłałem. Dobra, wybaczcie, jedziemy dalej. D6. I teraz tak. Y, widzimy, że wieża broni, skoczek broni. No, jeżeli Pionek wybije, a tak też poszło. Zobaczcie, jest atak bezpośredni na Hetmana, ale za cenę tego, że ten Pionek już nie jest obrońcą, skoczka. I Hetman tutaj zagrał na D3. I zauważcie, że ten atak na Pionka dalej istnieje, bardzo mocny zresztą. Goniec bardzo ładnie kontroluje te pola, więc skoczek tutaj sobie też nie poszaleje. W każdym razie tutaj czarne teraz popełniły bardzo duży błąd, no i zagrały skoczkiem na C4. Wydaje się to, że, że to jest dobre posunięcie, no bo odchodzimy od ataku, a sami atakujemy jeszcze bronimy przy okazji, więc jest świetnie. No ale niestety tutaj dla białe y, grają bardzo dobre posunięcie y, i trzeba ten ruch znaleźć. Można sobie zatrzymać materiał, jak zwykle, moi drodzy. Ja już ten ruch pokazuję. Uwaga, Hetman zbił na C4. No właśnie, zbiliśmy po prostu skoczka. Zauważcie, wieża musi odbić, nie ma wyjścia i go nie zbije z szachem. Y, hetman poświęcony, ale za wieżę i skoczka póki co. No tutaj. Z... Bardzo fajnie wieża broni w linii H, nie ma jak się bronić, więc wieża musi się zasłonić na F7. I zobaczcie, skoczek zbił na D6. Prosta sprawa. Bijemy wieżę na F7 później z przewagą materialną ogromną w tym momencie. Francuz złożył broń, poddał partię, ale jeszcze, za, jeszcze musimy sobie, oczywiście, kilka ruchów zobaczyć, co by było gdyby. No, jeżeli na przykład król ruszyłby na f8, bo nas to na pewno interesuje, no to skoczkiem bijemy po prostu z atakiem na Hetmana. I zobaczcie, poskoczek d4, zasłona, to chyba jedna z lepszych opcji, jest skoczek g5 po prostu. Bronimy pionka na f3 przy okazji, grozimy zagraniem skoczek na e6. Partia jest no, totalnie przegrana, policzmy po prostu materiał, skoczek ze skoczka, goniec za gońca i zostają dwie wieże, goniec na hetmana. Król jest względnie bezpieczny, nic mu tutaj nie grozi, jeden hetman mu nie zaszkodzi, totalnie przegrana partia. Moi drodzy, dziękuję serdecznie Wam za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, hej!